Rząd zmienia zasady. Chodzi m.in. o maseczki, zmiany dla ozdrowieńców, nowe zasady dotyczące maseczek i kwarantanny. Rozporządzenie. Ozdrowieńcy będą szczepieni przeciw COVID-19 nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa, przewiduje opublikowana w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych. Rząd wprowadził również zmiany w sprawie obowiązku noszenia maseczek czy kwarantanny. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowa regulacja przewiduje, że ozdrowieńcy będą poddawani szczepieniu przeciw COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa regulacja wynika z przesłanek klinicznych, bowiem w przypadku ozdrowieńców szczepienie stanowi drugi kontakt ich organizmów z antygenem, stąd dla zapewnienia właściwego poziomu odporności wystarczające jest zaszczepienie takich osób jedną dawką szczepionki, wyjaśniono w uzasadnieniu rozporządzenia. Dodano jednak przepisy przejściowe, które przewidują, że ozdrowieńcy, którym już wystawiono skierowanie na szczepienie, będą mogli mu się poddać bez konieczności odczekania 3 miesięcy. Oni nie muszą nosić maseczki. Wprowadzono również dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust. Od czwartku maseczki nie będą musiały nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia. Zostają włączeni do etapu szczepień. Zmiany dotyczą również kolejności szczepień przeciw COVID-19. Uprawnione do szczepień w ramach etapu 1 będą osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto jeszcze leczenia, jak również biorcy przeszczepu oczekujący na przeszczepienie. Zmiany dla województwa pomorskiego. W rozporządzeniu zapisano, że od 13 marca województwo pomorskie będzie zakwalifikowane jako obszar szczególnego narażenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wynika to z dużej liczby zakażeń wśród mieszkańców tego regionu. Obszarem szczególnego narażenia nadal pozostaje również województwo warmińsko-mazurskie. Bez konieczności kwarantanny nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym kwarantannę również po przekroczeniu granicy nie będą musieli odbywać ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem. Ponadto nowe przepisy przewidują m.in., że z usług hotelarskich będą mogły korzystać osoby zdające lub organizujące egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.